Siema internet, z tej strony Szaman z ekipy Tego Tnę. Po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz Bart. Siema. Zapraszam Was na warsztat mechaniczny Alfa z Fory Gnoli. Długo nosiłem się z przygotowaniem warsztatu mechanicznego. Jeszcze dłużej zastanawiałem się, o czym go przygotować. Z jednej strony chciałem, aby warsztat mechaniczny dotyczył niskopoziomowych stworów, za pomocą których będzie można robić ciekawe spotkania. Z drugiej, bardzo lubię gnole. To stworzenie o wiele bardziej przerażające niż gobliny, koboldy czy ksfarty. Gnomi bóg demon jenogu to przechuj, więc gnole to również przechuje. Niby. Wyzwaniem rzekomo są takim samym co orki, czyli jedna druga. Ale przy orkach wydają się bezużyteczne, no bo porównajmy staty. Na początku weźmy cechę specjalną. Orki poznaliście już na warsztacie mechanicznym, więc wiecie, że potrafią w ramach akcji bonusowej podwoić swoją prędkość ruchu w stronę przeciwnika, co sprawia, że dobrze przygotowane mogą dorwać się do naszej drużyny w ciągu jednej rundy. I to z różnych stron. No w sumie macie to wszystko w tamtym warsztacie mechanicznym. A gnole? Gnole mają szał. Jak kogoś powalą atakiem wręcz, mogą wtedy wykonać połowę swojego ruchu i spróbować ugryźć jakiegoś przeciwnika. Powalić drużynowego tanka nie jest łatwo. Szczególnie mając zaledwie plus 4 do ataku i zadając 1k8 plus 2 obrażeń. I to wtedy, gdy zrezygnują z tarczy. Bo normalnie mają 1k6 plus 2, czyli całkiem słabo. A to ugryzienie też nie jest jakieś tam imponujące, no bo zadaje 1k4 plus 2 obrażeń. W ataku są o wiele gorsze od orków, bo orki mają plus 5 do ataku toporem oburęcznym, którym zadają K12 plus 3 obrażeń. Zasięgowo jest pewien balans, no bo orki mają wprawdzie standardowo oszczepy, którymi zadają na krótszy dystans 1k6 plus 3 obrażeń, zaś gnole mogą szyć z długich łuków na większy dystans, zadając 1k8 plus 1 obrażeń. Choć z gorszym atakiem, bo tylko plus 3, gdzie orki mają plus 5. Klasa pancerza jest jednak na korzyść gnoli, bo walcząc wręcz mają tarczę, czyli gnole mają klasę pancerza 15, orki 13. Hapeki też na korzyść gnoli, bo 22, a orki 15, czyli mniej więcej zbalansowane. Ork więcej obrażeń zada, gnol dłużej pożyje. Jak jednak wykorzystać gnole w spotkaniach z naszą drużyną? Jaką taktykę powinny zastosować? Jeśli gnole zatrzymają się na drużynowym tanku, to po nich. 15 KP to nie jest dość, żeby ich reszta drużyny nie wytłukła. Dojdzie łotrzyk, tropiciel, któryś z magów, druid, no i po sprawie. Jak tanka wspierał będzie kapłan, to gnole nie mają szans się przebić przez nich do tych słabszych przeciwników. Zacznijmy od ustalenia, ile gnoli możemy użyć. Jeśli mamy drużynę na pierwszym poziomie, to żeby było bardzo ciężko, gnoli musi być tyle, ile bohaterów graczy. Masz 4 graczy, to 4 gnole. Masz 5 graczy, to 5 gnoli. Masz 6 graczy, to 6 gnoli. Eddie mówi, że to za dużo i powinno być o jeden mniej w każdym z tych przypadków, ale Eddie to łaskawy mistrz gry, a mistrz gry powinien nie znać litości. Litość jest dla słabych. Jeśli masz drużynę na drugim poziomie, to gnoli powinno być dwa razy więcej niż bohaterów graczy. Czyli na 4 bohaterów graczy wyskoczyć powinno 8 gnoli. Dla 3-poziomowych graczy daruj sobie standardowe gnole, bo 4 graczom będziesz musiał przeciwstawić ich aż 16. Ale do tego podejdziemy później. Skoro wiemy, ile gnoli potrzeba, czas przygotować taktykę walki. Jak to bywa w przypadku zastawiania zasadzek, nie ma co atakować na otwartej przestrzeni, no bo chuj, a nie zasadzka. Aby zaatakować, potrzeba ograniczonej widoczności u bohaterów graczy. Weźmy tutaj wzgórza albo góry. Najlepiej, aby gnole tą zasadzkę zastawiły wśród wielkich głazów, które mogą je przysłonić. Między głazami wiedzie wydeptana ścieżka, na tyle szeroka, że maksymalnie 2 osoby mogą swobodnie iść obok siebie. Wicher wieje, choć nie jest pochmurnie. Gnole ukryte są w zasadzce. Mają plus 1 do ukrywania się, więc szału nie ma. Zapewne zostaną wypatrzone przez graczy. Ale to nie stoi na przeszkodzie. Gnole nacierają z dwóch kierunków, wykorzystując głazy jako osłonę przed pociskami. Dzielisz ich więc na 2 części. Połowa wbija na bohaterów od przodu, a połowa wbija na bohaterów od tyłu, czyli połowa walczy z tankami, a druga połowa wpada na plecy, dobijając się do dystansowców. Jeśli bohaterów graczy jest 5 albo 6 i mają 2 albo nawet 3 możliwych tanków, wtedy może być problem z przebiciem się do tych dystansowców słabszych. Mogą oni
czyli bohaterowie, wykorzystać wąską przestrzeń między skałami, by uniemożliwić gnolom rozwinięcie szyku i włączenie wszystkich do walki. Ale to nie problem. Te gnole, które nie są w walce wręcz, sięgają po swoje długie łuki i szyją z nich do słabo opancerzonych wrogów. Natomiast cała frajda jest wtedy, gdy gnolom uda się dostać do tych najsłabiej opancerzonych bohaterów. Taki czarodziej jest na pierwszym, max 2 hity i gnol, powalając go za pomocą swej włóczni, może jeszcze wykonać darmową akcję w postaci połowy swego ruchu i wykonania ugryzienia na kolejnej postaci. Całą sztuką jest, aby atak mógł nastąpić mimo wszystko, z jak największej ilości kierunków. Jeśli bohaterów jest czterech, to cztery gnole są idealne do zaatakowania z dwóch stron. W przypadku sześciu bohaterów możemy stworzyć jeszcze możliwość dostania się między skałami z boków, gdzie wepchniemy po dodatkowym gnolu, by te od razu znalazły się przy bohaterach graczy. Drugie spotkanie to pułapka gnoli. Świetnie sprawdza się w przypadku więcej niż czterech bohaterów. Bohaterowie graczy wędrują sobie taką samą ścieżką wśród głazów, wśród których znajdują się również ustawione menhiry. Gdy bohaterowie będą przychodzili obok jednego z takowych menhirów, rozpocznie się atak. Rzut na inicjatywę zapewne będzie po stronie graczy, ponieważ gnole mają tylko +1 do inicjatywy. Ale gnole nie rozpoczynają typowym atakiem. Jeden z gnoli stoi przy menhirze i w swojej inicjatywie gnole czekają na jego ruch. W tym celu ukrywają się między skałami po obu stronach ścieżki i gdy ten właściwy gnol jeden ma się ruszyć, napiera on całą siłą, masą swego ciała na menhir, obalając go na graczy. Rzut obronny na refleks ST12 albo 2K6 obrażeń i przygniecenie, czyli totalne wyeliminowanie z walki, bo taki menhir jest bardzo ciężko podnieść. Na szczęście spadł na piach, więc nie sprasował bohatera na naleśnika, tylko mocno mu najebał. Przy czym najważniejsze, bohaterowie idący z przodu, jeśli będą mieli rzut poniżej 16, nie będą mogli cofnąć się, a jedynie rzucić do przodu. Doprowadzi to do sytuacji, że drużyna będzie podzielona na dwie części, oddzielone od siebie tym menhirem. I to zapewne w nierównej proporcji, bo ci z przodu to zapewne tanki, a ci z tyłu to zapewne nie tanki. Chociaż może tam jakiś tropiciel, kapłan czy jakiś inny druid popróbować walki. Wtedy dochodzi do starcia właściwego. Gnole nacierają na obie rozdzielone drużyny, a w następnej rundzie nawet ten, który napadł na menhir, wbija się do walki, wskakując na ten obalony głaz i atakując jedną ze stron. Jest na głazie. Ma the higher ground. Jeśli bohaterów jest sześciu i mają drugi poziom, to wcale nie musisz wysyłać na nich aż 12 gnoli, bo się pogubisz w tej liczbie. Jeśli jest ich czterech i mają trzeci poziom, to wcale też nie musisz na nich nasyłać gnoli 16. W pierwszym przypadku możesz cztery gnole zastąpić przywódcą sfory gnoli, a w drugim gnolim kłemienogu. Zacznijmy od tego pierwszego. Nie ma tarczy, ale koszulka kolcza również zapewnia mu 15 kp, zaś hapeków ma aż 49. Do tego ma dwa ataki, albo będzie nakurwiał glewią, którą ma +5 do ataku i zadaje 1k10 +3 obrażeń, albo, co jest o wiele lepsze, będzie strzelał z długiego łuku, którym wprawdzie ma +4 do ataku i zadaje zaledwie 1k8 +2 obrażeń, ale ma ze sobą 8 gnoli, więc nie ma sensu, żeby pchał się z nimi do walki w wąskiej ścieżce. Dodatkowo posiada fajnego skilla. Podżeganie do szału, gdzie raz na turę może nawołać słyszącego go sojusznika, znajdującego się 10 metrów od niego, i zachęcić do reakcji. Jeśli jeden z twoich bohaterów wykona przeciw jakiemukolwiek gnolowi akcję, przywódca sfory gnoli wywołuje u niego szał, umożliwiając dokonanie ataku. Umiejętności tej można użyć co rundę, chociaż uwaga, w każdej kolejnej rundzie mistrz gry rzuca kostką K6, gdzie wynik 5 i 6 umożliwia wykorzystanie tej umiejętności. Wtedy się ona regeneruje. Gnoli kiełienogu zastępuje aż 11 gnoli. W rozliczeniu jest czartem. Przeciw czteroosobowej drużynie na trzecim poziomie możesz takiego nasłać z 5 gnolami u boku i wykonać podobną zasadzkę. Jego KP nie jest wysokie, bo zaledwie 14, ale nadrabia, bo ma 65 hapeków i aż 3 ataki, gdzie raz gryząc ma +5 i zadaje 1k6 +3, zaś trafiony cel musi wykonać rzut obronny na wytrzymałość ST12 albo otrzyma 2k6 obrażeń.
Dwa pozostałe ataki to szpony, gdzie ma również plus 5 do ataku, ale zaledwie zadaje 1k6 plus 3 obrażeń. Zarówno przywódca Sfory Gnoli, jak i Gnoli Kieł Jenogu mają tę umiejętność umożliwiającą im po powaleniu przeciwnika w walce wręcz wykonanie połowy swego ruchu i ugryzienie innego przeciwnika, jak inne gnole. Obaj mogą zaatakować bohaterów twoich graczy we wszystkich wariantach wcześniejszych zasadzek, jak i tych późniejszych. Zarówno z obu stron na ścieżce między skałami przez przerwy między skałami mogą wpaść dodatkowe gnole, jeśli chcesz. Jak i można wykorzystać tę sztuczkę z upadającym menhirem. Wtedy przerwiesz graczom linię zaopatrzenia, że tak to nazwę, wsparcia i będą musieli walczyć na dwie strony podzieleni na dwie różne grupki. W ten sposób gnolami możesz namieszać swoim graczom w szykach. Ale uważaj, liczby, które podałem w tym warsztacie mechanicznym, czyli ilość gnoli przypadających na ilość graczy, są to liczby dla starć ciężkich. Czyli wtedy, kiedy twoi bohaterowie, twoi graczy mają 100% HP-ków, mają wszystkie zasoby do zdysponowania i będą mogli podczas tej walki zużyć te zasoby. Prawdopodobnie po tej walce będą musieli odpocząć. Śmiertelność wynosi około 10%, czyli w porządku, tak jak powinno być. Twardo i bez litości. Dzięki za oglądanie tego warsztatu mechanicznego. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów, śledzenia nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, a w komentarzach pisanie, o czym chcielibyście usłyszeć, bo już od dłuższego czasu, jak widzicie, chcieliście warsztat mechaniczny, długo zajęło go przygotowanie, ale przygotowaliśmy go. I oto jest. W sumie przygotowaliśmy 3. Wkrótce będą kolejne.